Cześć, witajcie. Iron Maiden, Alexander the Great. Jeden z najlepszych utworów Ironów, przynajmniej według mnie. Jest cała masa tutaj riffów superowych, superaśnych, że tak powiem. Zajmiemy się zwrotkowym riffem, takim głównym. I tutaj poruszymy temat Patataya. Uwaga, jak to leci? Właściwie to jest, tam są pewne modyfikacje, które są w ciągu utworu, są trochę zmieniane. To jest główny taki motyw właśnie pod zwrotkę. I tutaj Patataj 799 albo 79, jakomu jest lepiej. 799 jest o tyle fajny na strunie 5, 4, 3, że dodana jest jeszcze oktawa. Ja osobiście wolę grać 7-9, jest mocniejsze troszeczkę. Tak, tylko właśnie, popatrzcie na Patataj, bo tutaj dotykamy teraz motywu sprawy, która rozbija się o rytm. Czyli Patataj to jest generalnie coś takiego, że mamy tym, ty, ty, tym, ty, ty, tym, ty, ty, tym. Czyli jest, zaczynamy zwykle od nuty, która jest trwa dłużej, czyli tym, ty, ty, tym, ty, ty, tym, ty, ty, tym. I to w momencie uderzenia tego dłużej. W momencie uderzenia tego w dół. To możemy ten na siódmym progu uderzyć podwójnie. Mam 7-9, czyli uderzając w dół uderzamy obie struny. A robić, bo to jest pa, tataj. Czyli na pa uderzamy w dół, a na tataj uderzamy tą najgrubszą strunę. Pa, tataj. Tak, struna czwarta i piąta na 7-9 jest przez dwa takty on grany tym Patataj. Razów łącznie Patatajów jest 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 3-5 na strunie piątej i czwartej 3-5 i później zostawiamy przez cały takt. Później 2-4 i na strunie 5 0, na strunie 6 3 i power chord na najgrubszych 6, 5, 2-4. Zagram to jeszcze raz. Tutaj trzeba tak troszkę palcami ponawigować, bo jeżeli skończyliśmy na 2-4, graliśmy 2-4 to wybrzmienie, musimy przełożyć później palce, żeby znowu zrobić 2-4 na najgrubszych. Trochę to komplikuje sprawę trzeci próg, przepraszam. Pusty piąty, trzeci szósty i 2-4. Ten motyw generalnie bardzo dużo jest tego motywu w utworze. Obadajcie sobie, ograjcie i do zobaczenia w następnych filmach.